Badanie Pramerica Insight dało nam taką bardzo ciekawą perspektywę porównawczą między Polakami i Amerykanami. I w istocie, reasumując, możemy powiedzieć, że Amerykanie są bardziej pragmatyczni i bardzo podchodzą do ubezpieczeń indywidualnie, czyli na pierwszym miejscu stawiają znaczeniu zabezpieczenie swojego pochówku, ale też przede wszystkim myślą o przyszłości w kierunku emerytury. Czyli bardzo ważne jest, żeby to zabezpieczenie pozwoliło im utrzymać komfort ich życia, jak przejdą na emeryturę. Tymczasem Polacy patrzą rodzinnie. Okazuje się, że w naszych decyzjach dotyczących zabezpieczenia finansowego raczej sugerujemy się opinią rodziny i przyjaciół i na pierwszym miejscu stawiamy zabezpieczenie rodziny w momencie, gdyby coś się wydarzyło. Chcielibyśmy, żeby w momencie takiego nieprzewidywanego wypadku czy nawet śmierci rodzina nie pozostała z długami. Na drugim miejscu można powiedzieć, że stawiamy możliwości zabezpieczenia przed chorobami, czyli leczenie, posiadanie środków na leczenie jest dla nas bardzo, bardzo ważnym elementem, a dopiero na trzecim myślimy o emeryturze. Bardzo ciekawą perspektywę właśnie dało to pytanie. Polacy określili, że 50% respondentów, że wiedzą, że ubezpieczenie na życie jest bardzo ważne. 71% tych, którzy już mają ubezpieczenia, czy to jest indywidualne, czy grupowe ubezpieczenie na życie, twierdzą, że czują się bezpiecznie, że mają zabezpieczoną przyszłość, zabezpieczoną rodzinę. Natomiast ci, którzy nie posiadali ubezpieczeń, aż 61% respondentów powiedział, że czuje się bardzo niepewnie z tego powodu i jednak wykazywałoby chęć zainteresowania się ubezpieczeniem na życie. Ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie grupowe na życie jawiło się jako drugi wybór zabezpieczenia finansów, natomiast na pierwszym miejscu nadal pozostają oszczędności plasowane na kontach bankowych czy na lokatach. Bardzo ważnym elementem, bo patrzymy jakby na perspektywy i możliwości, które daje nam to badanie, myślę, że stajemy przed takim elementem, że każdy klient chce się czuć wyjątkowy i być potraktowany indywidualnie. Dlatego bardzo ważnym jest to, aby wybranie ubezpieczenia dotyczyło naprawdę jego indywidualnych potrzeb. To wypłynęło zarówno w profesjonalizacji zawodu agenta, czy jakiegokolwiek doradcy finansowego. Polacy bardzo chętnie sięgają właśnie po poradę, czy oczekują wręcz bardzo rzetelnej, merytorycznej porady, które ubezpieczenie wybrać, bo boją się bardzo podejmowania złych decyzji. Pytanie nie opiera się na właśnie ile to kosztuje. Pytanie jest, co zabezpiecza. I myślę, że ci, którzy już mają ubezpieczenie, wiedzą o tym, że to jest zatrzymanie się w momencie naszego życia i popatrzenie, co chciałbym zabezpieczyć. Oczywiście jest choroba, jest może i śmierć, coś, co jest bardzo trudne w rozmowach z klientami. Natomiast świadomość tego, myślę, rośnie. Ta awersja do tego ryzyka, do tych trudnych rozmów jest, wydaje mi się, mniejsza. Bardzo ważne jest to, żeby popatrzeć, co chcemy zabezpieczyć w naszym życiu, a nie patrzeć na końcową cenę produktu.